Hej, witajcie. Dzisiaj recenzja G19S, czyli gamingowej klawiatury od Logitecha. Zapraszam. A więc tak, może zacznijmy sobie na początek od omówienia naszej klawiatury. Następnie pokażę Wam oprogramowanie, a na końcu już będzie takie podsumowanie. Kilka słów o tym, jak korzystało mi się z klawiatury, plusy, minusy, jakaś tam ostateczna ocena. A więc tak, standardowo tutaj klawiatura QWERTY, klawisze numeryczne tutaj z boku. Tutaj dodatkowo mamy klawisze multimedialne. Play, pauza, stop, przewijanie, wyłączanie całkowite dźwięku, rolka tutaj dodatkowo. Tu mamy przycisk, który pozwala na wyłączenie podświetlenia. Ja potem, jak zgaszę światło, pokażę, jak to podświetlenie działa, jak się zmienia. Tutaj możemy w każdym razie wyłączyć podświetlenie. Podświetlenie wyłączy nam się razem z monitorem, także włączy się podświetlenie i klawiatury, i monitora. A tak jak mówię, pokażę to już później. Następnie tu mamy już klawisze od tego monitora, do ustawień monitora. Tutaj jest taki przesuwany klawisz, przesuwana taka blokada od klawisza Windows, tak by nie przeszkadzał nam podczas gry, byśmy przez przypadek nie wyszli sobie z gry. A następnie tutaj już klawisze od makr, od naszych skrótów i tutaj właśnie są te 12 klawiszy, które możemy sobie odpowiednio zaprogramować. 3 profile, czyli łącznie 36 możliwości kombinacji zaprogramowania sobie tych klawiszy, tak by było nam jak najwygodniej. Oczywiście z profilami również programujemy sobie kolor podświetlenia naszej klawiatury. Aktualnie podejrzewam, że tego nie widzicie, tam kamera niestety chyba tego nie, tak nie oddaje, ale to ta klawiatura jest aktualnie podświetlana na zielono. Tutaj mamy również log G19S, który również jest podświetlany. No i tutaj również taki logotyp wytłoczony na naszej obudowie. Dodatkowo tutaj do zestawu mamy oczywiście jeszcze taki podpórkę na nadgarstki, którą się tutaj jakoś, o właśnie, tak wsuwa, żeby się nam trzymała. Powiem Wam, naprawdę fajna sprawa, taka podpórka. Nie mam tego w swojej klawiaturze, a naprawdę przy kilku godzinach rozgrywki bardzo fajna, pomocna sprawa. Szybko się zakłada, naprawdę bez jakichś problemów, a czasami naprawdę, kiedy dłużej siedzimy, naprawdę się przydaje. Ja z tego w sumie korzystałem cały czas, założyłem tam tę podpórkę i ona tak sobie tutaj była. Co do kolorów, klawiatura jest tutaj czarna, to jest taki matowy materiał. Niestety tutaj koło już klawiszy to jest jakiś taki niebieska perła, bym tak powiedział. Nie wiem, do końca na kolorach się nie znam. W każdym razie niestety jest to błyszczący kawałek plastiku. Nie jest to czarne, tak jak mówię, to jest coś podchodzące pod niebieski, taki perłowy. Niestety zostają na tym palce. To jest minus tutaj tego. Kolejnym minusem są w ogóle błyszczący ekran. No nie wiem, tutaj firma Logitech nie popisała się. Powiem szczerze, kiedy korzystałem z tej klawiatury w dzień, niestety odbijało mi się światło z okna, które tutaj mam obok komputera, od tego monitora. No i niestety czasami nie było naprawdę nic widać. Na szczęście na klawiszach nie ma czegoś takiego, a jest tutaj również taki matowy materiał. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, oczywiście to jest klawiatura membranowa, nie jest to niestety klawiatura mechaniczna, co przy tej sumie już naprawdę jest lekkim zdziwieniem. Od spodu, jak widzicie, mamy tutaj dwie duże stopki, które trzymają na tą klawiaturę. No standardowo te informacje o tym, że jest to klawiatura G19S, odkrywimy Logitech. Dwie stopki składane tutaj na boki. No i tak, sprawa, która mi się tutaj nie podoba, jest to po prostu mała ilość tych gumowanych stopek. Tutaj mamy dwie stopki gumowane, to jest jedyne są gumowane stopki. Tutaj jest to wytłoczony plastik, te takie malutkie stopeczki i po rozłożeniu również tutaj nie ma niestety gumy na tych stopkach. Co mnie osobiście przeszkadzało, klawiatura niestety przesuwa się po biurku. Jest to odczuwalne, no powiem szczerze, tutaj minus dla firmy Logitech, naprawdę. Tutaj na tej stopce, którą mamy tutaj od spodu, tu już są gumowane te podkładki i powiem szczerze, z tą stopką ta klawiatura mniej jeździ po biurku. Z tym podkładką pod nadgarstki, to jest jedna, druga i trzecia taka guma. Powiem szczerze, już z tym było wygodniej, chociaż niestety dalej ta klawiatura nam tutaj po tym biurku wędruje. Tutaj są takie dodatkowe dziurki, możecie zobaczyć, one są nawet teraz podświetlone, widać to podświetlenie, które tam jest od spodu. Powiem szczerze, że zastanawiałem się, od czego one jest, od czego one są i znalazłem to chyba tylko jedyne możliwe zastosowanie. Jeżeli zalejemy sobie naszą klawiaturę, tymi dziurkami powinno wypłynąć nam jakieś picie. Powiem szczerze, no nie wiem, naprawdę nie wiem, do czego jest to. Jeżeli ktoś z Was wie, napiszcie w komentarzach, ja tak obstawiam, że to będzie właśnie do tego. Tutaj zapomniałem wcześniej powiedzieć, oczywiście tutaj na górze mamy jeszcze dwa porty USB w standardzie 2.0, taki hub, przyda się, powiem szczerze, naprawdę przydaje się, sam z tego korzystałem kilkukrotnie, odpinamy sobie pendrive'a, nie musimy wstawać od biurka do komputera, gdzieś tam sięgać w dół czy w górę, w zależności gdzie macie umieszczony komputer, naprawdę fajna sprawa, tutaj polecam.
No i przyjrzyjmy się teraz naszemu tej ekranowi już na klawiaturze. Przybliżyłem wam troszkę. Co my tutaj mamy? Zaznaczę od razu, że niestety do działania tego oto ekranu potrzebne nam jest oprogramowanie na komputerze. Jest to w okolicach 80-85 MB. Jeżeli nie macie tego oprogramowania na komputerze, niestety monitor nie działa, wyświetla nam się tylko napis Logitech, nic więcej, nic poza tym. Co my tutaj mamy? Mamy tu oczywiście strzałeczki do sterowania naszym ekranem, powrót do tego głównego menu, tutaj OK i tak dalej. Co my tutaj mamy po kolei? Ja tu ustawiłem wszystkie dostępne możliwości, tak żebyście sobie wszystko zobaczyli. Zaczynajmy. Czytnik RSS, minutnik, monitor wydajności firmy Logitech, mianowicie wydajność każdego z czterech rdzeni CPU naszego procesora oraz RAMu. Niestety już nie jest w procentach, są tylko takie paseczki, nie możecie sobie zobaczyć, jakoś tam mniej więcej tutaj działa. Nie jest to oczywiście jakoś specjalnie dokładne, no ale fajny bajer. Następnie odtwarzacz filmów LCD z YouTube. Możemy zobaczyć sobie filmy jakieś na YouTubie. Przeglądarka filmów. Są to już filmy z komputera. Musicie sobie umieścić w odpowiednim folderze. Przeglądarka na LCD z kamery. Jeżeli macie na przykład jakąś kamerkę internetową, nagrywacie, nie musicie patrzeć na monitor, tutaj wyświetla wam się podgląd. Fajna sprawa, powiem szczerze, nawet myślałem, czy by coś takiego nie było fajne do wykorzystania przy nagrywaniu filmów z na przykład z jakichś gier. Przeglądarka zdjęć na LCD. Możemy sobie tutaj podglądać jakieś zdjęcia, szczerze. No jest tu jakieś zdjęcie umieszczone, IT Service akurat. Selektor profilów urządzeń. Możemy sobie tutaj dzielić, używać naszych profili, tak? Zmieniać sobie je. Wyświetlacz multimediów. Zegar firmy Logitech, zwykły, standardowy, analogowy zegar, który wyświetla nam tutaj aktualną godzinę. Mam nadzieję, że jakoś ekran się teraz skupi. Przeszedłem już teraz aktualnie, nagrywam z monitora do oprogramowania, do gier, które mamy tutaj dołączone od firmy Logitech. Po uruchomieniu standardowo, jak to było przy poprzednich myszkach, które testowałem tutaj od Logitecha, mamy tutaj wygląd naszej aktualnej klawiatury, co jest fajnym bajerem. Widzimy to już, jakie aktualnie mamy tutaj podświetlenie. No i cóż tutaj z opcji, cóż możemy sobie tutaj poustawiać? Możemy oczywiście dostosować wszystkie nasze klawisze, dostosować makra, co tutaj mamy poustawiane odpowiednio dla każdego z trybów. Ponadto będziemy mogli sobie zmienić kolor, ale to już za chwilę, i zapisać wszystkie te profile, wyeksportować je, potem zapisać sobie na komputerze. Tutaj możemy sobie dostosować nasz monitor, wszelkie te opcje, które tutaj mieliśmy, które pokazywałem wam przed chwilą, tutaj możemy sobie zaznaczyć, oraz opcje wyświetlacza, tutaj już jasność i tak dalej, i tak dalej. Przełącz na następny applet, wyświetl listę działających appletów. Następnie kolory podświetlenia, naprawdę masa, cała gama. Jaki kolor byście tylko nie chcieli, taki sobie ustawicie. Ja za chwilę przyciszę, bo zgaszę światło i pokażę wam, jak to wszystko będzie się tutaj prezentować, jak będzie prezentować się ta klawiatura z podświetleniem. Następnie mamy tutaj, tutaj jest również opcja od profili, przenoszenia ich, tak, zapisywania na komputerze. I oczywiście opcja mapy termicznej, naciśnięć klawiszy. Poza tym standardik ustawienia tutaj wszelkie od danego programu, możliwość, tu nie ma możliwości aktualizacji oprogramowania układowego, możliwość zmiany układu klawiatury, możliwość oczywiście informacji, ustawienia sobie polubienia, tak, takie typowe informacje marketingowe, polubienia na Facebooku, na Twitterze, i jakiś helpdesk zapewne, który nam się za chwilę uruchomi. No dokładnie. Nastała ciemność, możemy tak powiedzieć. Aktualnie chciałem wam pokazać, jak tutaj podświetlenie się generuje. Tak wygląda, to jest aktualnie teraz na zielono tutaj podświetlone. No i ciekawa sprawa. Powiem szczerze, no mnie się to osobiście nie podoba. Podświetlenie nie zmienia się dla wszystkich klawiszy, zmienia się tylko dla klawiszy tutaj, które mamy do korzystania normalnie, a niestety dla klawiszy od ustawień profili, od obsługi naszego monitora, od... co my tutaj mamy? Od numlocka, capslocka i tak dalej, czy mamy to włączone, czy nie. Niestety jest to na stoku ustawione na kolor pomarańczowy i tak niestety zostaje. Możemy sobie przełączać, tutaj ustawiłem specjalnie trzy różne kolory. Dla pierwszego profilu jest to kolor zielony, następnie macie coś takiego fioletowego i niebieski kolor. Jak widzicie, no, gama jest naprawdę
przeróżna, możecie sobie wybrać każdy, dosłownie każdy kolor, jaki tylko byście sobie wymyślili, jaki tylko chcielibyście osiągnąć tam z tych ustawień. No ale niestety nie zmieniają wam się te kolory i tutaj za to kolejny niestety minus dla firmy Logitech. Nie wiem dlaczego to tak zostało zrobione, mnie się to naprawdę nie podoba. Tragicznie to wygląda, powiem szczerze, na przykład w połączeniu z tym niebieskim, ten pomarańczowy. No ale cóż, tak już firma Logitech zrobiła i tak to zostało wypuszczone na rynek już jakiś czas temu. Tak to niestety teraz wygląda. Tutaj naprawdę sprawa do postarania się, do wprowadzania jakichś zmian przy następnych produkcjach. Niestety tutaj troszkę firma poległa. No i czas na podsumowanie recenzji klawiatury G19S od Logitecha. Mam tutaj wiele zastrzeżeń co do tej klawiatury. Jest wiele minusów. Zacznijmy od początku. Przede wszystkim cena. Ta klawiatura obecnie na naszym rynku kosztuje w okolicach 500 zł, co jest naprawdę dość dużą ceną. Tym bardziej, że nie jest to klawiatura mechaniczna. Za klawiaturę mechaniczną 500 zł to jest, powiedzmy, już dość dobra cena, już dość duża cena, jeżeli za klawiaturę mechaniczną, a za zwykłą klawiaturę, no osobiście nie dałbym tyle. Poza tym trzymanie się podłoża. Słabe te gumki, słabo trzyma się podłoża, przesuwa się ta klawiatura, no to jest dla mnie minus. Kolejnym minusem są błyszczące się plastiki. Widać na nie palce, a poza tym na błyszczącym ekranie odbija się światło, przez co uniemożliwia to dobre oglądanie sobie tego, co tam się wyświetla aktualnie. No i ostatni też taki, powiedzmy, mały minusik naprawdę, to to, że podświetlenie możemy sobie zmieniać na klawiszach, a nie możemy go niestety zmieniać powyżej, tam gdzie mamy klawisze opcyjne, na przykład od Mac, na przykład Numlock, nie zmienia się podświetlenie Numlocka i tak dalej, i tak dalej. One cały czas są pomarańczowe, nie zmieniają się. Zresztą widzieliście to chwilę temu w pokazaniu, w takiej typowej recenzji. No cóż, klawiatura ma również dużo plusów. Jest ten ekran, tak, gdzie no wyróżnia się tym na rynku, wyróżnia się ewidentnie. Mało kto tak stosuje. W sumie nie widziałem nawet, nie, raz jakąś klawiaturę gdzieś widziałem, gdzie był taki właśnie monitor LCD, ale naprawdę nie jest to spotykane, także tutaj się wyróżnia na rynku ewidentnie. Wygodnie się z niej korzysta. Plusem jest podpórka pod nadgarstek. Powiem szczerze, naprawdę przy wielu godzinach korzystania z tej klawiatury przydał, naprawdę. Ręce tak nie bolą, jest wygodnie. Cóż, jeżeli macie 500 zł i chcecie je przeznaczyć na taką, a nie inną klawiaturę, to śmiało wydawajcie. Ale tak jak mówię, no, ja osobiście nie kupiłem tej klawiatury z tych właśnie minusów. Dzięki bardzo za oglądanie i zapraszam Was na kolejne filmy. Na razie, cześć!